Okej, okay, teraz gdy mamy tutaj rozpoczęty ten otwarty salon z aneksem kuchennym, no dodamy jakieś tutaj miejsce do spożywania posiłków. No widzimy, że tutaj mamy wstępnie zaprojektowany mały stolik. Jeżeli wejdę na katalog i wybiorę tutaj dining room, wybiorę more, widzimy, że mamy tutaj stoły. Możemy dodać stół sobie osobno lub możemy tutaj dodać taki w całości razem z krzesłami taki pakiet. Jego jest warto tutaj na widoku 2D dodać. I widzimy, jak on został tutaj wstawiony. No z takich tutaj jeszcze małych dodatków, a nie trends, tylko katalog. Jeszcze raz. Tutaj dining room. Możemy dodać food. Jakieś tutaj jedzenie, które jest na tym stole. Na przykład jakiś tam kurczak. Powiedzmy tutaj rozpoczęty jakiś posiłek. Na pewno fajnie to może wyglądać na jakimś renderingu, czy tutaj. O, tu widzimy, że nasz posiłek jest za wysoko. Troszeczkę go sobie obniżmy, tak żeby był na tym stoliku. W ten sposób. No i została nam kuchnia, tak jak to tutaj widzimy. I są jakby dwie opcje na, według mnie, na dodanie kuchni. Bo są tutaj takie w całości jakby kuchnie zrobione już. No one wiadomo, jeżeli taki pakiet tutaj byśmy chcieli wstawić, no to nie wszystkie tutaj nasze na te wymiary będą pasować. Mamy taką opcję, żeby dodać gotową kuchnię. Jeżeli po prostu chcemy jakiś zrobić taki wstępny rendering i nie mamy za dużo czasu na tutaj dodawanie szafek, to myślę, że jest to przydatna opcja. No i zaoszczędzi czasu do tego, aby tutaj taką prostą prostą animację dodać. No oczywiście jest też opcja taka trudniejsza, która polega na tym, że samemu sobie tutaj te szafki projektujemy. Tak już bardziej jakbyśmy chcieli projektować kuchnię, dodając osobno każdą szafkę, każdy tutaj element. No w zależności od potrzeb, co nam jest w danym momencie potrzebne, to tutaj możemy taką opcję wybrać. No teraz wstawiłem taki tutaj aneks kuchenny. Wstawiłbym jeszcze lodówkę z drugiej strony. Też wybieramy kuchnię. Jeżeli byśmy chcieli właśnie samemu dodawać pojedyncze półki, tutaj wybieramy wall cabinet. Tutaj mamy na przykład pojedyncze półki naścienne. Base
base cabinet, czyli tutaj półki czy szafki dolne. Widzimy, jak to wygląda. Akcesoria. Tutaj są też talerze. Tutaj są płyty indukcyjne, czy grzewcze, czy gazowe. No i jest nasza lodówka, którą tutaj dostawię w wolnym miejscu. Sprawdźmy, co jeszcze. Wentylacja, czyli okap. Mikrofalówka. Piecyk. Piekarnik. Tutaj są blaty. Zmywarki. No i tutaj jakieś dodatkowe sprzęty typu no, jakiś ekspres i tak dalej. Czy robot, czy po prostu mikser. Tutaj jest jakiś ciekawy aneks z wyspą. Też możemy zobaczyć, czy on nam tutaj pasuje. Obrócimy go. Może to nam tutaj bardziej by pasowało. Jeżeli ktoś nie jest w pełni tutaj zdecydowany na jakąś opcję, to może sobie właśnie potestować, jakby to tutaj wyglądały te meble. Teraz przesunę tą naszą lodówkę. Tutaj. No widzimy, że już tutaj nam wystaje, więc trochę kiepsko. No ale jeszcze się nie upierajmy. Tutaj mamy taką fajną wyspę. No jeżeli ta lodówka byłaby mniejsza, no w sumie ciekawie by to wyglądało. Dodajmy sobie jeszcze okap. I może zmniejszymy tą lodówkę na mniejszą. Katalog. Lodówki. Z pewnością znajdzie się jakaś mniejsza. Niestety tylko taki kształt, no ale okej. To sobie cofnę. Tu sobie trochę wysunę. No na pewno ta lodówka jest tutaj za duża. Wstawimy tą mniejszą. Ona też trochę gorzej wygląda, ale no, spróbujmy, jak to tutaj będzie. I coś takiego. Widzimy, że trochę też nam wystaje, ale już myślę, że mniej. No, gdy ją dosuniemy, to tam minimalnie. To już w zależności, jak te meble tutaj zostaną zrobione. Dodajmy jeszcze katalog, kuchnię. Wentylacja. I dodajmy jakiś tutaj okap. No może coś takiego. No i powiedzmy, że tutaj w tym miejscu to wstawię. No i teraz, gdy się cofnę,
to tu widać, jak to wstępnie ustawiłem. Taka kuchnia z okapem, tutaj lodówka, tutaj stolik, tutaj kanapa, fotel, telewizor, kominek. No, moglibyśmy tutaj jeszcze dodać jakieś dodatkowe rzeczy, które by urozmaiciły tutaj ten nasz widok. No, na przykład tutaj ten ekspres do kawy. Powiedzmy w ten sposób. Ok. No myślę, jeśli chodzi o ten salon, no to tutaj ustawienie mebli na razie jest ok. Zapiszemy.